Jaruzelskim. Dzisiaj robimy mu sprawę za stan wojenny. Będzie wielkie oburzenie, już właściwie jest, od Wałęsy poczynając przez tam całe środowiska, które traktują go jako bohatera, jako człowieka honoru, jako tego, który uratował Polskę wielokrotnie i w 81, w 89 i cały czas nas ratuje i poświęca się na naszą rzecz, ale za to nikt mu sprawy nie zrobił. Funkcjonariusze albo nie żyją, albo zniknęli. Byli, istnieli i w pewnym momencie ci ludzie zniknęli. Ja mam taki przykład, dokument, dotyczy rodziny, bo nie tylko jego, szefa jednego z powiatowych urzędów bezpieczeństwa publicznego w Polsce. Nazwisko zmieniono jemu, jego żonie, jego dzieciom. Jest taka klauzula, że jest to niezbędne ze względu na wyjątkowo ważny interes strony. Ten człowiek zrobił swoje, jest świadomy tego, co zrobił, nie chce, żeby się za nim to ciągnęło, za nim, za jego rodziną. I on w tej chwili, przenosząc się z tego miejsca, gdzie mieszkał, gdzie urzędował, do stolicy, otrzymuje nową tożsamość. Otrzymuje nową tożsamość jego rodzina. Był taki pan, taki towarzysz, od tej pory tego towarzysza nie ma, jest zupełnie ktoś inny. Kto nam zafundował taką Polskę? Kto z najwyższą determinacją broni dygnitarzy partyjnych? Kto w nie swoim imieniu odpuścił komunistyczne winy i zbrodnie? Kto zapewnił im i ich rodzinom komfort psychiczny i materialny? Czy mają prawo wygłaszać mowy o moralności i demokracji, prawach człowieka? Dlaczego w innych krajach lepiej, gorzej, ale rozwiązany został problem lustracji? Nasze myślenie ma być nakierowane w zupełnie inne miejsce, na podstawie zupełnie innych kryteriów. To jest odwrócenie wszystkiego do góry nogami. Było spotkanie z Jackiem Kuroniem na Uniwersytecie Warszawskim. On oczywiście, jak to on wtedy w pełnej formie, bardzo dużo, bardzo długo mówił ciepło o wszystkim, jak to teraz będzie, co to jest demokracja, to co są prawa człowieka, wartości i tak dalej. Sala oczywiście biła brawo, ludzie byli zachwyceni, większość była młodych, ale później była dyskusja, to znaczy mikrofon gdzieś tam krążył po sali i można było zadawać pytania. I głos zabrała pani, która przedstawiła się, że była asystentką profesora Tatarkiewicza. I mówi, tacy ludzie jak pan stali przy wejściu uniwersytetu i takich profesorów jak Ajdukiewicz, Kotarbiński, jak mój profesor Tatarkiewicz, nie byli wpuszczani na uczelnię. Przez takich jak pan, pana koledzy, towarzysze partyjni, wy ich odpędzaliście. Starą kadrę profesorską, która nie miała prawa nauczać. I co pan na to? I tu się Kuroń zmieszał, nie bardzo wiedział, co powiedzieć, co za chwilę mówi, no wie pani, cel był tak wielki. Budowaliśmy socjalizm, no to ofiary musiały jakieś oczywiście padać, ale przecież my się staraliśmy. I to w tym stylu. I teraz jaka była reakcja sali? Dla mnie to był ten pierwszy zwiastun, w jakim właściwym miejscu rozwoju jesteśmy. Czy to jest ta rzodkiewka, która jest tylko czerwona z wierzchu, a w środku jest biała, czy to jest burak czerwony. Po prostu czerwony burak. Sala wyła z radości, ale załatwił kobietę, ale jej powiedział. Rozpoczynamy grę, która się skończy źle dla wszystkich uczestników tej sali. Proces lustracyjny Józefa Oleksego trwa już 4,5 roku. Poseł SLD mówił dziś, że wczoraj spodziewał się mów końcowych. Tymczasem, jak ujawnił Oleksy, do sprawy rzecznik wprowadził około 3000 nowych dokumentów, a to może oznaczać przesłuchanie kolejnych świadków procesu. Małgorzata Niezabitowska od początku twierdziła, że dokumenty na jej temat sfałszowano. No cóż, no sądy mamy takie, jakie mamy. Ja przypominam, że to jest system sądowy odziedziczony wprost po PRL-u i bez właściwie żadnej głębszej weryfikacji czy przebudowy. On ciągle funkcjonuje w tamtym modelu. I proszę zwrócić uwagę, że te wszystkie procesy, o których tutaj mówimy, pana Oleksego, pani Niezabitowskiej, osób, które publicznie oświadczają, że i oświadczały od początku, są absolutnie niewinne, nic nie ma przeciwko nim, nie mają nic do ukrycia, one żądały, żeby drzwi były zamknięte. I ja powiem wprost, ja rezultaty końcowe takich procesów nie traktuję jako wiarygodne. A profesor Zdzisław Krasnodębski w artykule o perelowskiej inteligencji podsumowuje.
wszystko to przebiegałoby dużo sprawniej i dokonałoby się znacznie wcześniej, gdyby inteligencja pozostała wierna swemu dawnemu, przedwojennemu etosowi. Niestety nie mamy takich elit jak w roku 1918, gdy tworzyła się II Rzeczpospolita. Nie mamy tamtej inteligencji, lecz tylko tę stłamszoną i upodloną w PRL-u, która nie ma odwagi spojrzeć w lustro i dokonać samooczyszczenia. Ostatnie wypowiedzi Józefa Oleksego przypomniały nam, kim są postkomuniści, kim naprawdę jest Aleksander Kwaśniewski, bardzo popularny wśród polskiej inteligencji, bo uosabiał wyobrażenie o wielkim świecie, a zarazem był gwarantem puszczenia w niepamięć dawnych grzechów i możliwości dorabiania na boku. I się nikt za nic nie odpowiada. Jeśli w ogóle coś się złego działo, to było mniejsze zło. Czyli mogło być tylko gorzej. Ale to jest tego typu właśnie inteligencja, która w roku 1944-1945 utrwala władzę ludową czynnie. Wielu z tych ludzi z bronią w ręku jeździło na tak zwane bandy, jeździło na rozkułaczanie, zabierali chłopom ostatnie resztki żywności, bili ludzi, chodzili z pasem i w kaburze był rewolwer. Często organizowaliśmy jakieś grupy tam ZMP czy jakieś inne. Później porobili jakieś kariery naukowe lub kariery jakieś literackie czy gdzie indziej. Później byli w opozycji, ale ich życiorysy zaczynają się od opozycji. Tego, co wcześniej nie ma. Jeśli ja czytam w Gazecie Wyborczej wywiad z Leszkiem Kołakowskim, że no, miałem broń, jeździłem, ale no, oni to nastrzelali. To jest dowód na to, że ten człowiek bardzo dobrze wie, o czym mówi. Tylko on to wszystko spłaszcza. On to wszystko właściwie wyśmiewa, że no, z drugiej strony byli jeszcze gorsi od nas. Oni do nas strzelali. Czyli tamci ludzie się bronili. Bronili swojego kraju. A on był okupantem de facto. Był w strukturze, która była obca, narzucona. Działał w partii, która była obca. Ideologicznie szkodził, a nie wychowywał młodzież. Ale on jest dzisiaj noszony na rękę. Autograf? Tak. Pana profesora autograf. Jesteśmy zaszczyceni po prostu. Myśmy się nie uważali za demokratów naprawdę. Myśmy się uważali za komunistów. Tak. I wiedzieliśmy, że to nie może być jedno i drugie. Że jednego i drugiego nie można mieć razem. No ale przez pewien okres no, godziliśmy się z tą frazeologią, w którą nie wierzyliśmy. A potem to się zmieniło. Leszek miał jakieś straszne parabellum, pamiętasz? Pamiętam parabellum, a ty miałeś nagan. A ja miałem nagan. No i chodziliśmy z tym, bo jednak nie wiadomo było, co się stanie. No było jednak to zbrojne podziemie, które nie zostało jeszcze wtedy zlikwidowane. No było dość... W sumie było dość dużo ludzi zabitych z naszej strony. I takich przypadków mamy więcej. Nie można Wisławie Szymborskiej wypomnieć stalinowskich wierszy, bo ona wielką literatką jest. Bo ona dostała Nagrodę Nobla. W związku z tym o stalinizmie nie mówimy. I to jest właśnie dzisiejsza inteligencja, która ma część życiorysu schowana. Mamy teraz problem środowiska naukowego, które murem stoi przeciwko ustawie lustracyjnej. Jak mówią, nie dlatego, że oni nie chcą tej ustawy. Oni mówią, że nie chcą formy, trybu, że im się coś narzuca, że to narusza godność i tak dalej. Jakaś garstka ludzi z nauki podpisuje apel, że są za. Oni są no, tam pokazywani, są próbowani, są forsowani jako pewna przeciwwaga. Ale przeciwwaga dlaczego? Dla prawie całego świata naukowego. I teraz lud Boży patrzy na to wszystko, widzi, co się dzieje i mówi, że to wszystko jest źle robione, bo przecież ci mądrzy ludzie, ci naukowcy to są przeciwko. Czyli musi to być złe, skoro oni są przeciwko. A jak oni się oczyszczali? Kiedy? Gdzie? Jakie oni wnieśli wartości do nauki w Polsce, do tego, co tworzyli? Ich doktoraty są do wyrzucenia na śmietnik. Czyli ludzie pisali nie naukowe prace, tylko ideologiczne i to takie, których dzisiaj się powinni wstydzić. Ale ich się w większości nie wymienia w biografiach. Nie jest tak, że on napisał taki doktorat, tylko że jest doktorem. I to wystarczy. I to już daje tytuł do wszystkiego, bo dalsze jego prace były lepsze. Jeśli ja czytałem takie komentarze po